Cyberbezpieczeństwo, równouprawnienie, problemy dzisiejszej Europy i prawo do głosowania już od 16 roku życia. To tylko kilka z tematów poruszanych podczas lekcji obywatelskiej, która odbyła się w Świętochłowicach z udziałem marszałka Sejmu Szymona Hołowni i uczniów szkół z regionu. Magda Sincewicz. Rozpoczęło się niewinnie, bo dla młodych osób widok marszałka na żywo, a nie na ekranie telewizora w jednym z programów rozrywkowych, to dość onieśmielająca chwila. Słuchajcie, bardzo dziękuję za to, że się mogę z wami spotkać. Mam nadzieję, że macie coś z tego, jakieś lekcji nie macie, tak? Czyli generalnie też w takich sytuacjach zawsze wiem, że trzeba mówić jak najdłużej, a wy patrzycie, jaka kolejna lekcja wchodzi. Tym razem weszła ta obywatelska, bardzo różnorodna, bo poruszająca wiele ważkich spraw, zarówno dotyczących młodzieży, jak i reszty społeczeństwa. Młodzież to są ci, którzy nas zastąpią za chwilę i dlatego warto z nimi rozmawiać o wszystkim, co dla nas ważne. To oni będą zwijali lub rozwijali projekty, które my zaczynamy. Projekty, które my zaczynamy, będą pracowały w ich życiu dłużej niż w naszym. Zarówno te na lokalnym podwórku, w całym kraju, jak i poza nim. Uczyć należy, że polaryzacja w polityce jest złem, że to, że ktoś od kogoś się różni, na przykład poglądami politycznymi, ale nie tylko, orientacją seksualną, płcią albo świadomością własnej płci, to nie jest minus, to jest aktywo, to jest plus. Właśnie w różnorodności jest nasza siła. Silne były też sprawy poruszane podczas spotkania w Świętochłowickim Centrum Kultury Śląskiej. Począwszy od roli Kościoła w naszym życiu, poprzez legalizację marihuany czy naszą pozycję w Europie. Wszystkie pytania zadali właśnie oni, młodzi, którzy za chwilę wejdą w dorosłe życie pełne trudnych nieraz decyzji. Sądzę, że bardzo dużo wartościowych rzeczy było dzisiaj powiedziane i o tym, jak my mamy działać w przyszłości i co mamy robić, żeby było dobrze w państwie. Dużo tematów było wyczerpanych na pewno. Jestem zadowolona z tego spotkania. Jak widać było po reakcjach młodzieży chwilę po spotkaniu, większość z nich podzieliła to zdanie.